Dzień babci i dziadka narodził się przeszło 60 lat temu w Poznaniu, o czym przypomniał dzisiaj prezydent miasta. Tradycja celebrowania Dnia Babci została zapoczątkowana w Poznaniu? Tradycja w szybkim tempie rozlała się na cały kraj. Od lat 60. 21 i 22 dzień stycznia przypominają o najstarszych członkach naszych rodzin. Teraz w wyniku zmian społecznych dziadkowie zazwyczaj mieszkają sami, ale częściej niż przed laty zdobywają się na różne aktywności, które pozwalają im zadbać o formę, a ta jest niezbędna w opiece nad wnukami. Widzimy, że to nowe życie jest zupełnie inne, jak gdyby rozpoczęło się bardzo wiele spraw od nowa. Już nie sprawy zawodowe, ale podróże, rozrywki, wyjazdy nad morze. Najważniejszą rzeczą jest, jak wpleść w to życie tego młodszego pokolenia wnuków. Profesor Cichocki na rozmowę z nami przyprowadził swojego wnuka Janka, który nie wyobraża sobie życia bez swoich dziadków. Dzisiaj życzyłem, żeby długo żyła, no i żeby jeszcze gotowała dobrze. A za co lubisz swoich dziadków? Że są fajni, że mnie uczą, takie. Są obecni w twoim życiu? Bardzo? Tak, dużo im zawdzięczasz? Mhm. A my się do tych życzeń dla wszystkich babci dziadków oczywiście przyłączamy. Błażej Filipiak, Puls Dnia.